26 września był dniem symbolicznym, gdyż na najwyższym punkcie obserwatorium na górze Popiwan w Czarnochorze zostały umieszczone flagi Uniwersytetów Przekarpackiego i Warszawskiego. Te dwa uniwersytety są inicjatorami odbudowy przywrócenia do działalności Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego. Jeśli uda nam się doprowadzić do zakończenia budowy i przywrócenia tu życia, to te flagi będą stale powiewały na budynku, który będzie stale najwyżej położonym, stale zamieszkałym budynkiem zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Myślimy, że w Europie Środkowej. A pewnie i Europie Środkowej. Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Igor Cependa, rektor Uniwersytetu Przekarpackiego imienia Wesela Stefanyka, wraz z niewielką grupą uczestników ósmych polsko-ukraińskich spotkań w Jaremczu odwiedzili to dawne polskie obserwatorium, które po II wojnie światowej popadło w ruiny. Goście zostali powitani prawdziwą jesienną pogodą, deszczem, silnym wiatrem i gęstą mgłą. Na rotundze obserwatorium inicjatorzy renowacji uroczyście zawiesili flagi swych uniwersytetów, po czym zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia z miejscowymi pracownikami. Nie wykluczone, że niektórzy z nich mogą być potomkami Huców, którzy pierwotnie wznosili tę budowlę. Kilkanaście pracujących tu osób zajmuje się uporządkowaniem ruin i odnowieniem przedwojennego kamiennego muru. Minimalnie przystosowano kilka pomieszczeń do tymczasowego zamieszkania. W niektórych korytarzach do dziś zachowała się oryginalna płytka podłogowa. Przywracamy parkan, między innymi dlatego, aby już nie tylko sięgnąć do historii i przywrócić dzieło historyczne naszych przodków, ale również na zasadzie takiej, że każda budowla ma swego gospodarza i ma swoje ogrodzenia. Tak, i to jest bardzo ważny element, ponieważ to tylko część tego wielkiego działania, ponieważ w tym roku też chcemy skończyć stanicę ratownictwa polsko-ukraińskiego, która zacznie działać na stałe i wzmocni bezpieczeństwo ruchu turystycznego na Czarnogórze. Lokalizacja budowli na szczycie 2022-metrowej góry, trzeciej co do wysokości w ukraińskich Karpatach, stawia nie byle jakie wyzwanie w pracach renowacyjno-budowlanych. Trudności polegają nie tylko w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, lecz i w krótkich terminach przydatnych dla tych prac. Z następnego roku zaczynają prace takie budowlane, które do tego przygotowują dokumentację projektową i będziemy myśleć o tym, że w tej sytuacji obiekt będzie zamknięty na czas do zakończenia całkowitej pracy. Zbudowane w 1938 roku obserwatorium nosiło imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest odbudowane m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Po odnowieniu powinno pełnić kilka ról. W pewnym zakresie pierwotną rolę Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego, Centrum Badawczego dla Naukowców, Bazę Praktyk Studenckich oraz Polsko-Ukraińskiej Stanicy Ratownictwa Górskiego. Przy wystarczającej ilości środków obiekt zostanie otwarty w końcu 2018 roku, czyli w 80. rocznicę otwarcia obserwatorium w 1938 roku.